Cześć! Czy mieliście kiedyś wrażenie, że sytuacja, którą przeżywaliście w danej chwili, wydawała wam się dziwnie znajoma? Tak jakby powtarzał się pewien moment z waszego życia. Pomimo, że taka okoliczność nigdy nie miała miejsca. Na zdrowie! Ten fenomen to déjà vu, które po francusku dosłownie oznacza już widziane. Ale właściwie skąd się u nas bierze i kiedy się pojawia to dziwne uczucie? Spośród wszystkich waszych sugestii w komentarzach o ten temat prosiliście nas najwięcej razy i jest on nie mniej popularny w środowisku naukowym. Ponad 100 lat temu po raz pierwszy użyto terminu déjà vu do określenia tego zjawiska, a następnie na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez, zaproponowano rozmaite wyjaśnienia, a także przeprowadzono wiele pomysłowych badań. Między innymi próbowano wywołać te uczucie za pomocą hipnozy, za pomocą systemu VR, a nawet tryskając ciepłą wodą do uszu. Pomimo tego nie znamy jeszcze dokładnego mechanizmu biologicznego, jaki odpowiada za to zjawisko. Wiemy, jakie obszary w mózgu za nie odpowiadają, ale nie znamy jeszcze ścisłej przyczyny. Na podstawie licznych ankiet i pamiętników osób, które doświadczały tego fenomenu, wiemy, że nie wszyscy miewają déjà vu. Zakłada się, że 1/3 populacji nie doznaje tego zjawiska wcale. Występuje ono zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, ale nie u małych dzieci. Najwcześniej uczucie te może pojawić się po 8 lub 9 urodzinach i staje się coraz częstsze do 20 roku życia, po czym z wiekiem objawia się coraz rzadziej. Déjà vu występuje z reguły przy dużym stresie, w stanie fizycznego i mentalnego zmęczenia. Dlatego uczucie to jest powszechne wśród żołnierzy w trakcie wojny. Co ciekawe, déjà vu jest doświadczane częściej przez osoby wyedukowane i osoby, które podróżują. Ale co jeszcze ciekawsze, uczucie to pojawia się głównie u osób, które pamiętają swoje sny. W jednym sondażu, w którym wzięło udział 55 ankietowanych, okazało się, że wszyscy, którzy doświadczyli kiedyś déjà vu, było to 36 osób, zaliczali się do grupy, która pamiętała swoje sny. Natomiast spośród 10 osób, które nie pamiętały swoich snów, nie było nikogo, kto odczuł déjà vu. Korelacja ta doprowadziła do narodzin ciekawej hipotezy, według której uczucie to jest wywołane wchodzeniem w stan snu, będąc na jawie. Ten fenomen mógłby być wywołany w sytuacji, kiedy zaobserwujemy w naszym otoczeniu coś, co wystąpiło w naszym śnie. Tłumaczyłoby to, czemu wiele osób doświadczających déjà vu twierdzi, że ma prorocze sny. Według kolejnej hipotezy déjà vu jest wywołane chwilowym zaburzeniem pracy neuronów, które sprawia, że jakaś informacja z naszego otoczenia dociera do nas opóźnieniem. Może być to na przykład dźwięk, widok lub dotyk. Zazwyczaj odbieramy te bodźce łącznie, jako jedno doświadczenie. Ale gdybyśmy na przykład podczas rozmowy najpierw zarejestrowali, jak ktoś wygląda, a dopiero później, co do nas mówił, to podobna informacja doszłaby do nas dwukrotnie i moglibyśmy odnieść wrażenie znajomości, jakby sytuacja ta już miała miejsce. Według innej hipotezy, déjà vu jest spowodowany jakimś elementem z aktualnego otoczenia, który jest podobny do czegoś, co znamy, przy jednoczesnym braku świadomego zauważenia podobieństwa. Przykładowo, odwiedzamy po raz pierwszy naszego znajomego i jest u niego taki sam obraz jak u naszego dziadka. Kojarzymy go, ale nie pamiętamy dokładnie skąd, przez co mamy wrażenie, jakbyśmy już to kiedyś widzieli, a co za tym idzie, jakbyśmy już tu kiedyś byli. Kolejne wytłumaczenie polega na tym, że przez skupienie się na jakiejś konkretnej rzeczy nie zwracamy uwagi na otoczenie, ale podświadomie je rejestrujemy. Na przykład wchodzimy do hotelu, po czym od razu skupiamy się na szukaniu recepcji. Nie zwracamy uwagi na hotelowe lobby, ale podświadomie rejestrujemy, jak wygląda. Później, gdy świadomie zaczniemy się rozglądać, nasza podświadoma pamięć zostanie przywołana i odczujemy, że nie oglądamy tego otoczenia pierwszy raz. Innym wyjaśnieniem jest hipoteza, która zakłada, że podczas kojarzenia czegoś w naszym mózgu aktywują się dwa obszary. Jeden jest odpowiedzialny za proces przywołania czegoś z pamięci, a drugi za uczucie znajomości. Zazwyczaj te procesy pamięciowe działają jednocześnie. Musimy coś sobie przypomnieć, aby to coś z czymś skojarzyć. Według tej tezy w przypadku doświadczenia déjà vu nie dochodzi do przywołania wspomnienia, a jedynie do wywołania uczucia znajomości. Co ciekawe, hipoteza ta tłumaczy jeszcze jedno zjawisko, do którego dochodzi w sytuacji przeciwnej, gdy o czymś pamiętamy, ale to coś wydaje nam się obce. Wrażenie to nazywa się jamais vu, jest odwrotnością déjà vu i po francusku oznacza nigdy nie widziane. Przykładowo mogłoby się u was pojawić, gdybyście weszli do swojego pokoju i pomimo świadomości, że dobrze to miejsce znacie, poczulibyście się, jakby to nie był wasz pokój, jakbyście byli w nim pierwszy raz.
Napiszcie nam w komentarzach, jaka hipoteza Was najbardziej przekonuje oraz o czym chcielibyście się dowiedzieć w następnym odcinku. Jeżeli spodobał Wam się nasz film, to dajcie nam o tym znać, zostawiając łapkę w górę. I oczywiście, żeby nie przegapić następnych odcinków, zasubskrybujcie nasz kanał. Na zdrowie!